Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku po wakacjach Okruchów Życia. Dzisiaj powiemy sobie o czymś takim, czego oczekuje żona od męża. Po pierwsze, oczekuje stabilności. Kobieta chce czuć u swego boku siłę. Być może z powodu potencjalnego macierzyństwa. Oczekuje więc instynktownie od mężczyzny solidności, męskości, zapewnienia jej bezpieczeństwa, stabilności. Lubi wesprzeć się na silnym ramieniu, poczuć spokój mężczyzny. I ta stabilność ma wiele wymiarów. Pierwszy z tych wymiarów to wymiar fizyczny. Większość kobiet pragnie mężczyzny mocnego, wysportowanego, solidnego, który nie rujnuje swojego zdrowia przez alkohol czy inne wyskoki. Po drugie, ta stabilność ma wymiar finansowy. Stabilność portfela lub miejsca pracy ma dla kobiet duże znaczenie. Po trzecie, jest to wymiar uczuciowy. Kobiety pragną mężczyzny wiernego. I po czwarte, przedsiębiorczość. Większość kobiet pragnie mężczyzny, który potrafi decydować, który nie zmuszałby jej do inicjatywy na każdym kroku, którego nie musiałaby też popychać do działania. Czego jeszcze oczekuje żona od męża? Oczekuje łagodności. Kobieta pragnie mężczyzny silnego i zarazem łagodnego, męskiego i delikatnego, mocnego i czułego. Mężczyzna musi być dla kobiety spokojną siłą, która przynosi radość, która daje zarazem poczucie bezpieczeństwa. Kobieta ceni też bardzo, kiedy w obecności innych mąż zwraca na nią uwagę i okazuje jej czułość. Po czwarte, co jeszcze oczekuje żona od męża? Oczekuje dialogu. Dalej, pragnie, by mąż ją dostrzegał. Zbyt wiele kobiet odnosi wrażenie, że są traktowane przedmiotowo, jak mebel, który jest potrzebny, ale na który nie zwraca się uwagi. Otóż kobieta chce móc rozwijać się w obecności męża i cierpi, kiedy nie ma go przy niej lub gdy jest zbyt zajęty. Kiedy kobieta pracuje poza domem, docenia bardzo mocno pomoc męża w utrzymaniu domu. Choćby tylko dlatego, że lubi czuć jego obecność przy sobie podczas tych zwykłych, prozaicznych zajęć. Dalej, pragnie, by znał się na pieszczotach. Która z kobiet nie marzy o mężu, który umiałby doprowadzić ją do pełni w dziedzinie seksualnej? Będzie przez to tym wierniej do niego przywiązana, jeżeli będzie gdzieś w tej sferze zaspokojona. Dalej oczekuje elegancji. Dzisiejsza kobieta wcale nie jest tak obojętna na wygląd zewnętrzny mężczyzny. Chce być dumna z jego elegancji i stylu swego męża. I ostatnia rzecz, której oczekuje żona od męża, to chce też znaleźć w nim coś, co go wyróżnia. Chodzi o zaletę, którą kobieta szczególnie docenia u swojego męża i która jest mu właściwa. To jest bardzo ważne. Zbierzmy się z tymi oczekiwaniami. Zobaczmy może, jakie ty jako żona masz oczekiwania względem swojego męża. Zobacz, czy może któreś z tych zgadzają się, bądź nie zgadzasz się z nimi, ale skonfrontuj się z nimi. Życzę Wam dobrego wieczoru. Szczęść Boże!